Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strugi deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo twe nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu. Trudno jest ciągle na zamiary siły mierzyć. Ostatnią kulą jako płatkiem się podzielić. Mam zaszczyt gościć Państwa w białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, by wręczyć nagrody honorowe Świadek Historii. Inicjatywa ustanowienia tej nagrody powstała w roku 2008 w białostockim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Cieszymy się, że dziś nagrody te wręczane są także w oddziałach w Rzeszowie, w Poznaniu i w Krakowie. Świadek historii to jest osoba szczególna. To uczestnik wydarzeń historycznych, często bardzo tragicznych. To sybirak, potomek zamordowanych w Katyniu, żołnierz podziemia niepodległościowego, żołnierz górnik. To członek Solidarności, represjonowany za tę działalność. Wszystkie te osoby łączy umiłowanie do historii Polski. Łączy upowszechnianie tej historii. Świadczenie o niej, kultywowanie i przywoływanie pamięci o bohaterach, o ofiarach i o wydarzeniach. Łączy Państwa wreszcie wypełnianie misji, którą statutowo realizuje Instytut Pamięci Narodowej. Ale Państwa świadectwa są najcenniejsze, bo to są świadectwa Państwa życia. Dziękuję już teraz za to, że jesteście Państwo przyjaciółmi naszymi, których darzymy największym szacunkiem. Cieszę się, że będzie nam dziś dane uhonorować 11 wspaniałych życiorysów. Niestety pani Franceska Michalska nie mogła dziś do nas przybyć. Cieszę się, że w tym zacnym gronie będzie nam dane uhonorować Państwa. Dekoracji dokona dzisiaj pani wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, pani Agnieszka Rucińska, którą bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia laureatów nagród honorowych Świadek Historii przyznanych w 2012 roku. Uprzejmie proszę wyczytane osoby o podejście na środek sali. Pan Krzysztof Burek to jeden z najważniejszych działaczy białostockiej opozycji lat 80. Członek podziemnej tymczasowej komisji regionalnej, redaktor naczelny i autor tekstów do legalnego i podziemnego biuletynu informacyjnego MKZ Solidarność Regionu Białystok. Od lat uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą, debatach organizowanych przez białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestniczył także w naszym programie notacyjnym. Jego wspomnienia są kapitalnym materiałem dla badaczy opozycji solidarnościowej. Kandydaturę pana Krzysztofa, naszego wielkiego przyjaciela, zgłosił przewodniczący zarządu regionu podlaskiego NSZZ Solidarność. Pani Milena Maria Czajkowska,
córka Stanisława Józefa Profica, legionisty, majora Wojska Polskiego, kawalera Orderu Virtuti Militari, który zginął w Katyniu. Pani Czajkowska jest od kilkunastu lat zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Uczestniczy w licznych spotkaniach z młodzieżą, podczas których propaguje wiedzę o Katyniu. Jest także współorganizatorką akcji sadzenia dębów katyńskich. Kandydaturę pani Czajkowskiej zgłosiło Stowarzyszenie Rodzina Katyńska. Naszym laureatem jest ksiądz Józef Chorodeński. Nagrodę w jego imieniu odbierze ojciec Bogusław Chorodeński, krewny świętej pamięci księdza Józefa. Ksiądz Józef Chorodeński urodził się w 1910 roku, zmarł w roku 2002. Po wojnie pozostał po wschodniej stronie granicy, gdzie w 1948 roku został skazany przez władze sowieckie na karę śmierci, zamienioną następnie na 25 lat łagru. W 1959 roku wrócił do Polski, gdzie z powodu swej niepokornej postawy był wielokrotnie szykanowany przez władze. W pamięci kapłanów i wiernych pozostawił obraz kapłana męczennika, kapłana pracowitego, odważnego i niestrudzonego, wiernego Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Kandydaturę zgłosił biskup drohiczyński Antoni Dyrycz. Pani Wiktoria Malinowska, córka Leona Klatta, augustowskiego policjanta zamordowanego przez NKWD w 1940 roku, pochowanego prawdopodobnie w Kuropatach. Autorka wspomnień z zesłania do Kazachstanu, uczestniczka spotkań z młodzieżą, podczas których przybliża wiedzę o przeżyciach Polaków na zesłaniu. Pani Wiktoria działa aktywnie również w Związku Sybiraków. Kandydaturę zgłosiło Starostwo Powiatowe w Augustowie, tamtejszy Związek Sybiraków i Klub Historyczny imienia Armii Krajowej. Pani Małgorzata Jolanta Markiewicz, córka majora Stanisława Dąbrowskiego, rozstrzelanego w Charkowie w 1940 roku. Pani Markiewicz jest od 1990 roku aktywnie zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, propaguje wiedzę o zbrodni katyńskiej wśród młodzieży szkolnej, była zaangażowana w zbiórkę funduszy na przebudowę pomnika katyńskiego w Gdańsku. Stale reprezentuje stowarzyszenie na uroczystościach patriotycznych. Kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku. Pan Waldemar Dominik Pluta, syn policjanta zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w Twerze, zesłaniec syberyjski. W latach 1952-1954 powołany do wojska i przymusowo zatrudniony w kopalni węgla. Członek Związku Sybiraków. W latach 90. współorganizator budowy grobu nieznanego Sybiraka w Białymstoku. Współtwórca regionalnych struktur
Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników, od 2004 roku prezes Niezależnego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Aktywnie współpracuje z oddziałem IPN w Białymstoku, dzieli się z młodzieżą swoimi wspomnieniami. Kandydaturę Anna Plutę zgłosił Niezależny Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Następny laureat to w świętej pamięci pan Edward Popławski. Nagrodę w jego imieniu odbierze pani Regina Popławska, wdowa. Bardzo proszę, pani Regina. Pan Edward Popławski urodził się w 1922 roku, zmarł w roku 1996. Podczas okupacji sowieckiej został aresztowany przez NKWD, był ranny podczas próby ucieczki. W 1942 roku był także więźniem Gestapo. Po uwolnieniu włączył się w działalność Narodowych Sił Zbrojnych. Po wojnie represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na karę 12 lat więzienia. Pan Popławski był wielkim miłośnikiem historii, kronikarzem gminy Dobrzyniewo Kościelne, autorem licznych opracowań na temat miejscowych rodów szlacheckich. Był również inicjatorem budowy wielu pomników i tablic, między innymi poświęconych Sybirakom i Ochotnikom z wojny 1920 roku. Kandydaturę pana Edwarda zgłosił dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Pani Wanda Sobolewska, córka przedwojennego urzędnika państwowego, który został aresztowany w 1939 roku przez Sowietów i zaginął bez wieści. Pani Wanda przez 6 lat przebywała wraz z matką i młodszą siostrą na zesłaniu w Kazachstanie. W latach 80. zaangażowała się w organizowanie pomocy socjalnej byłym żołnierzom Armii Krajowej. Od 1990 roku aktywnie działa w Związku Sybiraków, zaś od 1995 roku prowadzi sekretariat zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Białymstoku, organizując pracę całego okręgu. Darzymy panią Wandę ogromnym szacunkiem i serdeczną przyjaźnią. Kandydaturę pani Wandy zgłosił prezes zarządu Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pan Jarosław Sprękowski to najmłodszy z naszych laureatów. Wielki miłośnik historii najnowszej, współzałożyciel pisma historycznego Zeszyty Regionalne oraz Regionalnej Izby Historycznej w Sambrowie, placówki prowadzącej aktywną działalność na polu edukacji historycznej. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw propagujących historię regionalną, prowadzi zajęcia historyczne dla młodzieży, stale współpracuje z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Kandydaturę pana Jarosława zgłosiło Starostwo Powiatowe w Zambrowie. Jeszcze jedna nagroda przyznana pośmiertnie dotyczy pana Krzysztofa Wasilewskiego.
nagrodę odbierze wdowa po panu Krzysztofie, pani Mirosława Kapuścińska. Pan Krzysztof Wasilewski urodził się w 1960 roku, zmarł nagle, przedwcześnie, w roku 2011. Swoją młodość pan Wasilewski związał z aktywną działalnością w Białostockiej Solidarności, zarówno w jej okresie legalnym, jak i w podziemiu. Był drukarzem i kolporterem podziemnej prasy. Z powodu swojej bezkompromisowej postawy został zmuszony przez SB do emigracji. Po powrocie do kraju był współtwórcą i wieloletnim przewodniczącym klubu więzionych, internowanych, represjonowanych. Inicjatorem wielu uroczystości patriotycznych związanych z białostocką Solidarnością, które organizował wspólnie z naszym oddziałem Instytutu. Kandydaturę pana Wasilewskiego zgłosił przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. Zofia Wysocka od zimy 1939 roku działała w konspiracji na terenie Augustowszczyzny. Była łączniczką i sanitariuszką. W 1940 roku była aresztowana przez NKWD, zaś w 1942 roku przez Gestapo. Od 1943 roku była sekretarzem komendanta obwodu Augustów Armii Krajowej. Po wojnie poddana represjom przez Urząd Bezpieczeństwa. Od lat, podczas licznych spotkań z młodzieżą i historykami, przekazuje wiedzę o działalności Armii Krajowej na Augustowszczyźnie w czasie okupacji sowieckiej, niemieckiej i po wojnie. Kandydaturę pani Zofii Wysockiej zgłosiło Starostwo Powiatowe w Augustowie, tamtejszy Związek Sybiraków, Klub Historyczny imienia Armii Krajowej i miejscowe koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Szanowni Państwo, jak już wspomniała pani dyrektor, wśród naszych laureatów znalazła się także pani Franceska Michalska z Siemiatycz, która z uwagi na podeszły wiek nie mogła dzisiaj być z nami. Nagrodę wręczymy jej w najbliższym czasie w Siemiatyczach. A teraz myślę, że naszym laureatom należą się duże brawa. Chciałam w imieniu wszystkich odznaczonych serdecznie podziękować za to, że na nas głosowali. Poza tym chcę pozdrowić i podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszego uroczystego spotkania. Szczególne słowa uznania chcę skierować w stosunku do IPN, pracowników IPN-u za dobrą współpracę, za opiekę i w ogóle za wszelką życzliwość. Dziękuję pani. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, to jest ten moment właśnie. Bardzo proszę. Może pani. Najpierw dajmy. Może pierwszeństwo pani. Bardzo proszę. Przede wszystkim wam dziękuję, tym, którzy byli w Armii Krajowej, którzy się poniewierali, a przeżyli, to niech pamiętają o zmarłych. Jak również bardzo dziękuję młodszemu pokoleniu, którzy zadbali o to, żeby naszą pamięć zachować szczęściem Boże. Niech Bóg darzy ją wszystkim, żeby oni nigdy wojny nie przeżywali, te pokolenia następne, i żeby się im dobrze wiodło. Tego wam wszystkim życzę.
osobiście jestem bardzo wzruszony dzisiejszą uroczystością. Odbieram nagrodę w imieniu mojego stryja. Żałuję, że nie ma go wśród nas. Był osobą niezwykle skromną. O swoich przeżyciach, o swoim życiu mówił już dopiero pod koniec swoich dni. Kiedy wrócił z Syberii, bardzo często wiem, że wiele cierpiał. Wiem, że wiele miał przykrości. Jako najbliższa rodzina o tym nigdy nie wiedzieliśmy. Dopiero kiedy był schorowany, kiedy w ostatnich dniach miał odwagę często mówić o tym, co przeżył zarówno na Wolnicie, jak i wśród swoich. Drodzy Państwo, Świadek Historii to jest niesamowity tytuł, niesamowita nagroda, aczkolwiek coś, co bardzo zobowiązuje. Sam fakt, że jestem księdzem, zawdzięczam również mojemu stryjkowi. Obecnie pracuję w Warszawie i widzę, też mam świadomość, jak Bogu muszę być wdzięczny, że na mojej drodze stanęły osoby tak pięknego świadectwa, pięknego życia, jak mój stryj. Pracuję z młodzieżą, wśród młodzieży w Warszawie i widzę, jak często, kiedy nie ma fundamentu w rodzinie, kiedy nie ma świadectwa w rodzinie, jak bardzo trudno jest młodzieży budować przyszłość, podejmować wyzwania. Uważam się za szczęściarza. Dzisiaj chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy nie zapomnieli o moim stryjku, o jego życiu. I w jego imieniu chciałbym serdecznie podziękować, szczególnie jego ekscelencji, księdzu biskupowi Drowiczyńskiemu. Szczęść Boże, dziękuję wszystkim. Chciałam dołączyć się do podziękowań w imieniu rodziny katyńskiej. Dziękuję za to, że Instytut Pamięci Narodowej zaprosił nas do uczestnictwa w tak szacownym gronie. Czuję się zaszczyceni, bardzo nam miło. Nasza działalność kojarzy się oczywiście z pamięcią o naszych ojcach. Jeszcze mamy wdowy, wprawdzie bardzo nieliczne, więc przede wszystkim z naszymi ojcami, z naszą przeszłością, z którą musieliśmy się zmierzyć, kiedy ich zabrakło. Różne losy nasze były. Jedni wyjechali do obozów na zachód, drugi na zsyłkę na wschód, jeśli chodzi o rodziny. No i naszym celem jest głównie zachowanie pamięci, ponieważ się nie wstydzimy tej pamięci, tylko szczycimy, że mogli się przyczynić w jakiś sposób do zachowania historii prawdziwej. Także no, nie daliśmy się jakby propagandy, gdzie ulec, nie daliśmy. Nie udało nam się zapomnieć, że mieliśmy ojców, z których po prostu praca, życie polegała na obronie ojczyzny, na pracy dla ojczyzny. Rodzina katyńska istnieje ponad 20 lat. No, wcześniej to było po prostu niemożliwe. Zainicjowały ją szlachetne osoby, pani świętej pamięci, między innymi pani świętej pamięci Ewa Rosłan. No, największe zasługi miała to obecna pani Krysia Zawadzka. Staram się ją teraz odciążyć i zaprosić grono jakichś po prostu młodszych działaczy. Może nam się to uda. Życzymy, żeby się udało sobie i historii. I dziękujemy za dotychczasową współpracę, za docenienie nas przez Instytut Pamięci Narodowej. I prosimy o współpracę, ponieważ żyjemy tylko, mamy małe możliwości działania jakiegoś takiego poważniejszego ze względu na to, że żyjemy tylko z tych własnych składek. Nie jesteśmy przez nikogo dotowani, musimy kłaniać się. Udaje nam się to oczywiście czasami, żeby cokolwiek zyskać dla przeprowadzenia jakiejś akcji.
Myślimy, że pamięć, dopóki żyjemy, przechowamy i być może jeszcze będą kontynuować ją przyszłe pokolenia. Dziękuję bardzo. Proces odkomunizowania pomnika ustanowionego przy Placu Uniwersyteckim zabrał z naszych szeregów Krzysia Wasilewskiego. Jest to wielka strata dla Podlasia i to bez przesady. Charakterystykę Krzysia podał, to słyszeliśmy z ust pana Danileckiego. Droga do odkomunizowania pomnika była długa, kręta i wyboista. Miałem zaszczyt z Krzysiem pracować w Komitecie do spraw odkomunizowania pomnika. To jego zdolność organizacyjna, przedsiębiorczość, zaradność sprawiła, że osiągnęliśmy cele. Przypominam wielokrotne stwierdzenia Krzysia. Orzeł w koronie i Bóg, honor, ojczyzna to są filary tożsamości narodu polskiego. Niezrozumiały jest dla nas fakt, że są osoby, pomimo zatwierdzenia przez pana prezydenta Truskolaskiego obecnego stanu pomnika odkomunizowanego, są przeciwne temu faktowi. Warszawa ma śpiących rycerzy i minister Kunert ma z nimi problemy. Białystok z kolei ma rycerzy obudzonych i to obudzonych, aby negować, jak już podkreśliłem, Bóg, honor, ojczyzna, symbole tożsamości narodu polskiego. Ja w tym gronie pozwolę tylko kilka cytatów podać z oświadczeń tych panów. Nie będę wymieniał ich nazwiska, nie zasługują, żeby w tym gronie ich wymieniać. Z oświadczeń. Cytuję. Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych propozycję udekorowania Pisklaka w gnieździe koroną odrzuciła. I to jest fałszywe stwierdzenie, jeśli chodzi o Wojewódzką Radę, bo 21 stycznia Wojewódzka Rada na wniosek Zarządu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zatwierdziła, a zaakceptowała odkomunizowanie tego pomnika. Dopiero kiedy dostaliśmy od zastępcy prezydenta odpowiedź odmowną, czterej panowie zmienili front o 180 stopni. Drugi cytat z innego oświadczenia. Czy takim działaniem nie sankcjonujemy malowania swastyk na murach, na pomnikach, wypisywanie na niewybrednych haseł? Bez komentarza. Następne. I to już w imieniu Wojewódzkiej Rady do Spraw Kombatantów. Działania takie są bezprawne. Chodzi o odkomunizowanie pomnika w praworządnym życiu społecznym i sprzeczne z patriotyzmem. Weterani II wojny światowej walczyli o niepodległą i demokratyczną ojczyznę, w której panuje ład i porządek oraz poszanowanie poglądów politycznych, światopoglądowych obywateli. Ja tylko zacytuję tutaj w odniesieniu do tego cytatu fakt obławy augustowskiej dwa miesiące po zakończeniu II wojny światowej. W lipcu w wyniku działań sojuszniczej armii Sowieckiego Sojuza NKWD przy współpracy oficerów z Urzędu Bezpieczeństwa zginęło po bezwieści ponad 2000 ludzi. I można wiele tu jeszcze cytować. Przepraszam za ten długi wywiad, ale wypowiedź, ale trudno było powstrzymać się, dlatego że ten proces pochłonął przed czasem
z naszych szeregów Krzysia Wasielskiego. Dziękuję za uwagę. Tak więc ta sprawa była ostatnią, w której pan Krzysztof uczestniczył, ale jedną z wielu, w których był rzeczywiście bardzo aktywny, wielu uroczystości, które miały na celu upamiętnienie ofiar stanu wojennego. Jeżeli nie ma więcej głosów. A jeszcze pan Krzysztof Burek, jeśli można. I... Dołączam się do tego wspomnienia o Krzysiu Wasilewskim, któregośmy rok temu pożegnali, i do tego wszystkiego, co on robił i czynił, aby te polskie znaki w Białymstoku trwały. No tak, jestem, dziękuję bardzo za to wyróżnienie, za to, że nagle właśnie z tego uczestnika tej historii, która tam przez 30 lat się zaczęła, historii Solidarności, stałem się jej świadkiem. Jest tu nas na sali dużo, tych, których nas wtedy przed 30 laty ta historia do nas dotarła, nas ogarnęła, otworzyliśmy się na ten wiatr wolności, który zaczął wiać w sierpniu 80 roku. I jesteśmy dzisiaj świadkami tego, no i musimy to powinność spełniać. Powiem tylko, no właśnie wspominając tamten czas, ten wydaje mi się ważny rys działalności Solidarności Białostockiej, działalności regionu białostockiego, że w tamtej sytuacji, kiedy trwała ta wielka wojna o bitwa o kształt Polski, kiedy trwała ta ogromna refleksja, ta refleksja pracy nad pracą, kiedy byliśmy bardzo zaabsorbowani w aktualia, tu w Białymstoku był bardzo mocny, bardzo żywy i bardzo dostrzegalny w działalności związku ten rytm refleksji nad historią, nad tożsamością, nad przypominaniem znaku pamięci, nad wracaniem do tej pamięci niechcianej, spychanej na margines przez wszystkie powojenne lata. Na nawiązywanie właśnie więzi z tym najstarszym pokoleniem, z pokoleniem żołnierzy Armii Krajowej, z pokoleniem podziemia antykomunistycznego. To tu w Białymstoku obchodziliśmy wielkie rocznice narodowe. Pamiętam pierwszą, 11 listopada 80 przy małej frekwencji, potem przechodzimy już na to tysiące. Rocznice wojny polsko-bolszewickiej. To tutaj inne święta narodowe, które przez wszystkie lata były tutaj spychane i zapominane. To była nasza działalność związkowa, która chciała właśnie budzić tego polskiego ducha, która chciała budzić myśli wtedy o Polsce niepodległej, przygotowywać jak gdyby nas wszystkich do tej drogi, która powinna dalej trwać i była kontynuowana. I tak samo w nasz biuletyn. Starał się być nie tyle biuletynem tylko związkowym, tylko biuletynem informacyjnym, tylko biuletynem informacyjnym, tylko biuletynem formacyjnym. Biuletynem przypominającym karty historii polskiej, historii regionu. Przypominającym naszą, budzącą naszą tożsamość i prowadzącym wtedy też walkę o pamięć, o pamięć historyczną. Robiliśmy to wszyscy, robiło nas wielu, ale w tej chwili chciałbym przypomnieć jedną postać, która była jak gdyby takim łącznikiem między naszym pokoleniem, byliśmy tutaj po 30, po 40 lat, a pokoleniem Polski Niepodległej, które tutaj dzisiaj tak jest reprezentowane przez szacownych i drogich państwa. Postać pana Michała Pytkiewicza, wiceprzewodniczącego zarządu regionu, żołnierza konspiracji wileńskiej, który był dla nas właściwie takim widomym, pięknym znakiem tej łączności pokoleń wtedy w tym marszu ku wolnej Polsce. To z jego inicjatywy, z jego pomysłu narodziła się ta idea, żebyśmy tutaj w Białymstoku w 81 roku odbudowali zniszczone, wysadzone przez Sowietów trzy krzyże wileńskie. Trzy krzyże, które miały być jak gdyby znakiem, symbolem Solidarności, tej tutejszej, białostockiej. Miały być przeniesieniem tej idei, którą te krzyże tam łączyły i które te krzyże wyrażały. I jeszcze jedno wspomnienie związane z panem Pietkiewiczem, który dla mnie był jak gdyby takim no, symbolem tych dróg i tego działania tego starszego pokolenia, które w Solidarność weszło, w Solidarność się utożsamiało i Solidarnością się i swoje siły dla Solidarności oddawało. Wspomnienie związane z
To rok 84 bodajże, kiedy w Warszawie odbył się pogrzeb Mieścisława, Władysława Linearskiego. I kiedy w imieniu tej Solidarności wepchniętej do podziemia właśnie z panem, miałem przyjemność i zaszczyt z panem Witkiewiczem w tym pogrzebie uczestniczyć i złożyć kwiaty naszego hołdu i naszego uznania dla tego wielkiego żołnierza Polskiej Niepodległej Okręgu Białostockiego. I jeszcze może jedno wspomnienie już takie trochę w wymiarze anegdoty, ale jak gdyby też oddające ducha tamtego czasu i tych związków z tym pokoleniem starszym. Były to lata stanu wojennego, ja wtedy już pracowałem w Warszawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i raz na jakiś czas przyjeżdżało dwóch łączników po pracę dla regionu. Byli to dwaj starsi panowie, dwaj żołnierze. Jeden żołnierz Armii Krajowej, drugi żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Przyjeżdżali rano, ilekroć próbowałem zachęcić i poczęstować i zaprosić do stołu, do naszej pięknej kuchni muzealnej, którą prowadziła wtedy świętej pamięci Hani Skarżanka. Hani Skarżanka, też żołnierz konspiracji wileńskiej, odmawiali. Wyciągali chleb, wyciągali konserwę, prosili tylko o herbatę. Kiedy pytałem, dlaczego tak robią, mówili: panie Krzysztofie, my jesteśmy na służbie. Dzisiaj się okazuje, że nasze pokolenie, pokolenie Solidarności też już jest na tej służbie pamięci i dziękuję za to wyróżnienie. Proszę Państwa, bardzo króciutko. Chcę bardzo podziękować dla takiej jednostki wspaniałej, jak jest Instytut Pamięci Narodowej, który zauważył nas, żołnierzy górników, którzy byli skazani ściśle tajnym rozkazem 008, podpisany przez pana Rokossowskiego. I jeszcze raz bardzo dziękuję, że Instytut nas zauważył, pozwolił nam prezentować kilkakrotnie w szkole, tu w Instytucie, nasz film Czarni Baroni. To jest taki międzynarodowy film Czesy, Polska, Bułgaria i Węgry. I to nas bardzo cieszy, że zostaliśmy zauważeni i dziś zostaliśmy docenieni właśnie w formie tego wyróżnienia, które otrzymaliśmy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja chciałam również przede wszystkim podziękować za pamięć, za to docenienie nas już odchodzących, bo wiadomo, że młodymi nie jesteśmy. Ktoś powiedział, że młodzi żyją przyszłością, a starsi ludzie przeszłością. Rzeczywiście, ta przeszłość nasza nie była ani szczęśliwa, ani radosna, ciekawa tak, ale tylko ciekawa. I dzisiaj staramy się przekazywać te nasze przeżycia młodzieży, szczególnie młodzieży, bo porównać nasze lata młode i dzisiejszych młodych nie ma co. Ja mam bardzo dużo spotkań z młodzieżą. Bardzo dużo. I z dziećmi, i z gimnazjalną. No, gimnazjalna nie jest łatwa, bo to jest ten wiek taki, wiadomo. I z licealną. I staram się im przekazywać tak, jak było. Tak było. To były fakty. Czy wam się to podoba, czy nie. Muszę stwierdzić, że łatwo nawiązuję kontakt z młodymi, bo ja młodzież lubię bardzo. Teraz jeszcze tylko jeden taki fakt dotyczący obławy augustowskiej. Ja jestem sybiraczką. Kiedy wróciłam, już było po obławie. Ale ten palec sowiecki daleko sięgał. Oj, daleko. Kiedy już byliśmy w wagonie, przywieziono syna jednej z tych pań, która z córką siedziała w wagonie. Syna prawie już martwego, to ze Sztabina 24 km,
zanim to na rampę tą towarową do Augustowa dowieziono, chłopak prawie już był martwy. Okazało się, że ma taką bardzo silną chorobę lokomocyjną. No jakoś matce i nam wszystkim, to znaczy dorosłym, naszym mamom, udało się wybronić tego chłopaka. Staś Hoffman, 13-letni wówczas chłopiec. Odwieziono jego, to za pozwoleniem władz sowieckich, odwieziono z powrotem jego do Augustowa, bo do Sztabina zachodziła obawa, że już by nie dojechał. Okupację przeżył. Matka żyła na Syberii, bo w tym samym kołchozie byliśmy. Tylko wspomnieniami o Stasiu. Staś, ciągle był Staś. I żyła tą nadzieją, że jeszcze Stasia zobaczy. Niestety, władza sowiecka dosięgła jego w czasie obławy. 19-letni Staś został aresztowany, zamordowany i nawet matka, wróciwszy z Syberii, nie znalazła grobu. Nie mogła pomodlić się na grobie syna Stasia. Takie były nasze losy. Tak samo jak ja do dzisiaj nie mogę dowiedzieć się, gdzie prochy mojego ojca znajdują się, aresztowanego 13 grudnia 1939 roku w Augustowie. Nie ma, zginął, nie ma. Człowiek bez skazy, powiedziałabym. To nie dlatego, że to mój ojciec, ale dlatego, że to był taki człowiek. No i nie wiem, czy ja kiedykolwiek doczekam się tego. Prawdopodobnie w Kuropatach, bo to nie jeden Katyń. Mamy tych Katyniów bardzo wiele. I tam właśnie te ofiary bezimienne, których nie można... I nie tylko mój ojciec, bo policjanci aresztowani w Augustowie było ich kilkunastu. Wszyscy na pewno leżą w Kuropatach. A dziękuję, że Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się tym. I taka moja serdeczna prośba, jeśli tylko będzie można, czy ja będę jeszcze tutaj na tym świecie, czy mnie nie będzie, żeby odnaleźć nie tylko mojego ojca, ale i tych policjantów, których ja znam z Augustowa, bo kilkunastu był aresztowanych w tą samą noc. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani. Myślę, że wyrażę opinię i pani prezes, i pani dyrektor, że to jest właśnie rola Instytutu Pamięci Narodowej, żeby i o takich losach przypominać, i szukać tych, których zwłoki usiłowano ukryć przed pamięcią. Ostatnim punktem naszego programu jest koncert w wykonaniu pana Andrzeja Kołakowskiego, osoby nieprzypadkowej i nietuzinkowej, działacza studenckiej opozycji lat 80., wspaniałego poety, barda, koncertującego w kraju i za granicą. Pan Kołakowski dosłownie przed kilkoma dniami wrócił z Australii, gdzie koncertował dla mieszkających tam Polaków. Bardzo proszę. Chciałem powiedzieć, że to ogromny zaszczyt wystąpić dla mnie przed Państwem. I ja też chciałem podziękować. Chciałem podziękować Państwu nagrodzonym, bo pamięć, o której dzisiaj tyle mówiliśmy, to ogromnie ważna rzecz. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak uciążliwą chorobą jest utrata pamięci dla pojedynczego człowieka. Dla narodu utrata pamięci to choroba śmiertelna. I dlatego też dziękuję Państwu za to wszystko, czego dokonaliście, albo czego dokonały osoby, których reprezentujecie. Wszystkie te osoby, choć byli różni pozornie, byli urzędnikami wojskowymi, księżmi, łączy jedno, służyli Polsce. Zawsze zaczynam swoje koncerty taką pieśnią Oskarżeni o wierność. I tę pieśń chciałbym zadedykować tym wszystkim, których dzisiaj uhonorowano.
oskarżę o wierność i cnotę. Wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Los nam drogę wyznaczył Auschwitz, Charków i Katyń, jakże trudna jest droga do nieba. Więc szukamy znów śladów naszych ojców i dziadów, żeby znów się zachować jak trzeba. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Tak jak oni nocami wędrujemy lasami i w tym samym zmierzamy kierunku i zmawiamy modlitwy przed naszymi bitwami, bo skądinąd nie widać ratunku. Tak jak oni żyjemy nadzieją, by nie ulec dziejowym zawiejom. Oskarżeni o wierność i cnotę, wędrujemy przez polską Golgotę i niezłomną żywimy się wiarą, że z krwi naszej odrodzi się naród. Wytykani palcami szlak znaczymy krzyżami, naszą krew przelewany wśród drwin. Lecz na naszych sztandarach Bóg, ojczyzna i wiara wciąż prowadzą nas matka i syn. I choć ciałem wstrząsają nam dreszcze, duch narodu nie umarł w nas jeszcze. I choć droga daleka, i choć ciemność dokoła, wciąż prowadzą nas święci patroni, nam nie wolno zawrócić. Byle pamięć od śmierci uchronić, nam nie wolno zawrócić i na pewno dojdziemy. Byle pamięć od śmierci uchronić. Dzisiaj jedna z pań nagrodzonych powiedziała, że mamy wiele Katyniów i słusznie powiedziała. Słowo Katyń to w języku polskim nie jest tylko miejsce na mapie. Słowo Katyń to nie jest wyłącznie las pod Smoleńskiem. Słowo Katyń to symbol. To symbol wszystkich miejsc kaźni, których znamy już coraz więcej, ale przecież jeszcze niedawno nie wiedzieliśmy, że nasi rycerze spoczywają pod Charkowem. Nie wiemy, ilu z nich spoczywa w Kuropatach. Przerażające miejsce, byłem tam w 2010 roku. Aż człowiek boi się stąpać po ziemi, bo przecież po grobach chodzi. Piosenka poświęcę kilka pieśni zesłańcom Sybiru. Piosenka na motywach pieśni rosyjskiej, muzyki, tekst oczywiście. Wrzuć do ognia kamienie czerwone, niech się w ogniu rozpalą. Położą się na nas, ja.
ogień, zamieni je w pył, jak nam życie zmieniało się co dnia, jak błąd, co nam w serca się wrył. Wciąż rwać się ku słońcu, choćby za to groziła nam śmierć. Odwykliśmy od światła i świata. Świat nas zdradził i wepchnął nas w noc. I płakać, chociaż łzy tam mieszały się z krwią. Krew łachmany, łzy wsiąkły nam w duszę, duszę z ciała wywlekli na wieś. Lecz nie mogli jej niczym okruszyć, zatem ciała obrali za cel. Równym rytmem dudniły wagony, równym rytmem rąbaliśmy las, równym rytmem krew budni nam w skroniach, równym rytmem przeminął nasz czas. Dorzuć jeszcze kamieni do ognia, po sybirski ogarnął mnie chłód. Znowu gwiazdy, znowu ciała zmieniają się w lód. Rzuć do ognia kamienie czerwone, niech się w ogniu rozpalona wierz, niech odpłyną lata minione i niech znów dla nas zacznie się dzień. Piosenka nieco prześmiewcza, śpiewana w Rosji. Takie wolne tłumaczenie. Tytuł Towarzysz Stalin oryginału. Polacy wspominają, że kiedy przyjeżdżali na zesłanie, witano ich takimi słowami: prywikniocie. No, jak nie prywikniocie, tak paduchniocie. Albo was tu przywieźli, żeby paduchli. Was tu przywieźli, żebyście zdechli. I proszę Państwa, jak ja czytam czasem książki o pracy w tajdze syberyjskiej albo w innych miejscach, w kopalniach, to myślę sobie, że wykonanie planu to nie było zrąbanie jakiejś tam ilości drzewa albo wydobycie ileś tam ton węgla. Wykonanie planu to było właśnie to. Was tu przywieźli, żeby wy paduchli. Ale my nie paduchli. Polaków nie da się zabić. Piosenka Towarzysz Stalin. Piszę ja do was, towarzyszu Stalin. W językoznawstwie wy wiedziecie prym. Ja prosty więzień w
turkańskim kraju, a towarzyszem mi sybirski wilk. Ja prosty więzień w turkańskim kraju, a towarzyszem mi sybirski wilk. Ja widzę was w szynelu na paradzie, jak pozdrawiacie front ludowych mas. Nas pod zalewa śmierć pokotem kładzie, gdy tak rąbiemy syberyjski las. Nas pod zalewa śmierć pogotem kładzie, gdy tak rąbiemy syberyjski las. Tu deszcz, tu śnieg, tu wicher rwie łachmany. Na pracę w tajce nam nie starcza dnia. Rozpalasz ogień pięcioletnich planów, więc przy ognisku dziś się mogę grzać. Rozpalasz ogień pięcioletnich planów, więc przy ognisku dziś się mogę grzać. Wczoraj przywieźli do nas dwóch marksistów, niezwykli ludzie wyjaśnili nam. Jednostka dziś jest warta mniej niż glista, bo wróg podgryza pięcioletni plan. Jednostka dziś jest warta mniej niż glista, bo wróg podgryza pięcioletni plan. Więc żyj nam 100 lat, towarzyszu stali, i choćby świat zapomniał tutaj nas, plan wykonamy. Choćby świat się walił, zdechniemy rąbiąc syberyjski las. Plan wykonamy, choćby świat się walił, zdechniemy rąbiąc syberyjski las. Jedno z miejsc, które robi na mnie najbardziej chyba niezwykłe wrażenie, to Magadan. Magadan to, można powiedzieć, miasto na skraju świata, leżące nad Zatoką Nogajewa. W 1937 roku wybudowano tam port. Ten port służył do przeładunku ludzi, ale bynajmniej nie był to port pasażerski. Stamtąd wyjeżdżano w najstraszniejsze, w najdalsze części Związku Sowieckiego na ziemię Franciszka Józefa, do Workuty. Stamtąd, jak mówili więźniowie, wracały się bardzo rzadko. Magadan. Pewnego dnia ruszyłem Magadan, choć nigdy nie marzyłem o podróżach. Nad głową mroźny wicher chmury rwał. Burza przez zaspy 2 tygodnie pociąg gnał. Stalowym cielskiem lub na torach kruszył i marzło ciało, ale płonął żar w duszy i ujrzałem nogajskiej zatoki odmęty i tonących w niebieli morderców i świętych, aż zniknął z horyzontu stały ląd. I drzwi wagonu usłyszałem skowy, a na peronie potem 500 żon. Nowy wśród dymu pary i bluźnierczych słów, na ziemi niedotkniętej ludzką stopą, budować będą sieć żelaznych dróg i pazurami rwać spod lodu złoto. Powiedzieli nogajskiej zatoki odmęty i tonących w niebieli morderców i świętych. Wciągnąłem w płuca haust powietrza nim, okrętu czarną otchłań mnie wepchnięto. Tam w perły się zmieniały nasze łzy, a w żyłach krew tężała strachem ścięta. Z pamięci zniknął nam rodzinny dom i moment, gdy zabrano nas nad ranem. Wśród ludzkich resztek wędrowała już śmierć naznaczona krasnym pentagramem. I ujrzałem nogajskiej zatoki odmęty i tonących w kipieli morderców
święty. Nikt ich nie będzie chował z honorami i nawet imion nikt nie zapamięta. I będą tak wędrować kolumnami, na piekła dnie wykuwać swoją świętość. Nie proszą już o pomoc ni ratunek. Jak wapno bladzi zrośnie się z więzieniem, ich kaci nie zapłacą za rachunek. I tylko śmierć im będzie wyzwoleniem, bo widzieli nogajskiej zatoki odmęty i tonących w niebieli morderców i świętych. Potem zaczął się, przyszedł rok 45 i zaczęło się wszystko od nowa. Kiedyś byłem na takim odczycie Janiny Wasiłowicz-Jachny, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, i wstaje jedna dość znana dziennikarka z Gdańska i pyta: Pani Janino, a po co wyście właściwie poszli do tego lasu? Pani Janinę zatkało. Mówi: chciałam jej odpowiedzieć, bo tam jest świeże powietrze. Ale kiedy zastanawiamy się nad argumentami, uświadomiłem sobie to dopiero niedawno, że w czasie okupacji niemieckiej garnizon niemiecki w Polsce to było 950 tysięcy żołnierzy. W czasie okupacji sowieckiej to było 3,5 miliona żołnierzy sowieckich. Ta dysproporcja pozwala nam powiedzieć, że to nie była żadna wojna domowa. To była nowa okupacja i każdy, kto złożył przysięgę w Armii Krajowej, czuł się w obowiązku jej dochować. Zaśpiewam teraz kilka pieśni poświęconych żołnierzom drugiej konspiracji. 7 marca 1949 roku z celi więzienia na Mokotowie wyprowadzono majora Hieronima Dekutowskiego za porę. Miał zaledwie 30 lat, ale był siwy, nie miał ani jednego zęba, miał pozrywane paznokcie. Zamordowany strzałem w tył głowy przez Aleksandra Dreja, ledwo piśmiennego kata z Rakowieckiej. Ballada o drugiej konspiracji. Już na wschodzie niebo czerwienie. Życiem zawładnęła ciemna noc. Choć niektórzy mówią mi, że dnieje, ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Choć niektórzy mówią mi, że dnieje, ja wiem dobrze, że nadchodzi noc. Wszystko postawiłem na twą kartę. Z tobą, Polsko, swój związałem los. Chociaż życie jest tak wiele warte, bez żalu rzucam je na stos. Chociaż życie jest tak wiele warte, dziś bez żalu rzucam je na stos. Już psy gończe są na naszym tropie. Z każdym dniem gęstnieje wokół czas.
Żadna burza już nie przejdzie bokiem. Coraz mniej bezpieczny bywa las. Żadna burza już nie przejdzie bokiem. Coraz mniej bezpieczny bywa las. Szare mury, martwe oczy okien. I w piwnicy pojedynczy strzał. Śmierć w sądowym czai się wyroku. Wieje hańbą od sądowych sal. Śmierć w sądowym czai się wyroku. Wieje hańbą od sądowych sal. Zdradzą cię, ojczyzno, jak dziewczyny. Dzieci twe utopią w rzekach krwi. Nie gin, Polsko, ja za ciebie zginę. Przecież kiedyś musi nadejść świt. Nie gin, Polsko, ja za ciebie zginę. Przecież kiedyś musi nadejść świt. Był niezwykły żołnierz drugiej konspiracji. Nazywał się major Zygmunt Szędzierasz. Kawalerzysta, dowódca 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Stracony 8 marca 1951 roku w celi Mokotowskiej. Kiedy przybył na Wybrzeże Gdańskie, a z Wileńszczyzny przewędrował przez Białostocczyznę, przez Warmię, Mazury, aż do Bory Tucholskie, jedną z pierwszych ulotek, które wydał, zaczynała się od słów: nie jesteśmy żadną bandą, jak nas nazywają niektórzy wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z wiosek i miast polskich. I smutne, proszę państwa, ale po 60 latach nadal są w Polsce ludzie, którzy żołnierzy drugiej konspiracji nazywają bandytami. Rozstrzelana armia. Różańce ofiar, mgły nad roistami i ten w kopyt rytm wybija. To pułki armii rozstrzelane, to przeszłość, która nie przemija. Przez mgły pamięci życia zamęt wędruje szwadron za szwadronem. Błyszczą honorem klingi i szabel, stygnie koralem krew na skroń. W ubeckich piwnicach przestrzelone czaszki, to śpiący rycerze majora upaśni. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom, tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. Tętno Polski bije w przestrzelonych sercach. W gęstym zaduchu współczesności kręcą się mroczne interesy. Na euro się przelicza kości,
się ze strachu. Nad polskim willem zaszło słońce. Snuje się wieczór niespokojny, a matka ostrobramska wita swe dzieci wracające z wojny. Odwrót ostrej bramy do katowni Gdańska, tak się zakończyła przygoda ułańska. Zagrała pobudka rżą przez tworzach konie, odpoczną żołnierze na niebiańskich dłoniach. Wieczna chwała zmarły panka ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonym sercu. Proszę Państwa, chciałbym zakończyć ten recital dwoma pieśniami, obu poświęconym najmłodszym przeciwnikom reżimu komunistycznego. Jak bardzo młodym? Pierwsza grupa to niemowlęta. To te dzieci, które rodziły się w więzieniach, ponieważ były aresztowane z matkami. Ale jest też jeden niezwykły chłopiec w Polsce, żyje do dnia dzisiejszego, ma 70 lat. Syn majora Antoniego Żubryda. Aresztowany w wieku 5 lat. Nie ze względu na to, że aresztowano matkę. Aresztowano 5-letniego chłopca. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sanoku wydał nakaz aresztowania na Janusza Żubryda pod zarzutem współpracy z bandą Antoniego Żubryda. Przesiedział ten chłopiec pół roku w więzieniu do czasu zamordowania rodziców. Kołysanka więzienna. To piosenka, do której napisanie zainspirował mnie Krzysztof Szwagrzyk z Wrocławskiego Biura Edukacji Publicznej IPN, ponieważ mówi, że te dzieci są zapomnianą częścią naszej historii. Nikt nam nie śpiewa kołysany, ręką nie głaszcze nas po głowie. Gdy noc zapada na dobranoc, nikt pięknej baśni nie opowie. Dlaczego wszędzie stoją straże? Dlaczego mur jest taki gładki? Dlaczego ktoś tam świat zbudował z kamienia i stalowej siatki? Słyszałem wczoraj na spacerze, jak pękło z bólu serce matki. Zaraz zabrali nas żołnierze i znów zamknięto nas do klatki. Zgrzyt klucza, krótka chwila szczęścia, bo wtedy biorą nas w ramiona. Te, którym serca biją mocniej, te, których świat nasz nie pokona. Długim spojrzeniem nas żegnają, mówią, że znowu przyjdą jutro. Szepcą, że Polska z martwych wstanie i że rozstanie potrwa krótko. Zapada zmrok nad Rakowiecką, księżyc zagląda w kazamaty.
nagle słyszę kołysankę, która przedarła się przez krat. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Od ludzkich spraw dzielił ich mur zniesiony ręką z drewna. Od ludzkich spraw dzielił ich mur zniesiony ręką z drewna. A żebyś ty zrozumiał sens tej kołysanki nowej, zwinął był król, paś z NSZ, królewna z armii krajowej. Zwinął był król, paś z NSZ, królewna z armii krajowej. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strugi deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo twe nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu. Trudno jest ciągle na zamiary siły mierzyć. Ostatnią kulą jako płatkiem się podzielić. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno się czasem z twoją wolą zgodzić, panie. I stać spokojnie, gdy ofiarne płoną stosy. Ale swój los przysięgaliśmy rzucić na nie. By swoje życie jak przeszkodę móc przeskoczyć. Przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. I zwyciężymy, gdy zwycięstwo dasz nam, panie. Przyjmiemy klęskę, jeśli taka twoja wola. I tylko daj w godzinie próby nam wytrwanie. Gdy upadniemy zawsze, pozwól powstać z kolan. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, królewna z Armii Krajowej. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja nie wiem, czy pan Jan Leończyk, wręczając mi dzisiaj tę książkę Polskie Pieśni Patriotyczne, spodziewał się takiego koncertu. Chyba się spodziewał w sposób tajemniczy. Uczyli się polski odmowa. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, a ja poświęcę, jeżeli pan pozwoli, jeden cytat. Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby
Mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało. Dziękuję panu.